Tak samo pamiętaj, że kod na Stack Overflow również jest objęty licencją. Cześć, tutaj Daniel Roziecki, Witam cię bardzo serdecznie na vlogu Jak zostać programistą-wymiataczem. Dzisiaj mamy odcinek 071, ale w ten czas leci i porozmawiamy sobie o licencjach. O licencjach, bo bardzo często zapominasz o licencjach, a potem cierpisz. Niestety. Nie warto cierpieć, nie warto zapominać. Warto pamiętać, bo to nie jest nic skomplikowanego. Znaczy, generalnie, licencje, gdybyś miał je przeczytać od pierwszego wyrazu do ostatniego, miał wszystko zrozumieć, to prawdopodobnie, prawdopodobnie byś odszedł z tego świata, bo to jest wszystko za bardzo zakręcone i to nie jest dla normalnych ludzi. Ale to jest niestety język prawny i on nie jest dla normalnych ludzi. Wróćmy do naszego świata programistycznego, gdzie mamy zero, jedynkę. I co w związku z czym w takim razie z tymi licencjami? Słuchaj. Twojego punktu widzenia, jeżeli pobierasz skądś kod, który chcesz użyć w swoim programie, to przede wszystkim musisz, ale to musisz, absolutnie musisz, i powtórzę jeszcze raz, musisz wiedzieć, na jakiej licencji jest udostępniony ten kod, z którego chcesz skorzystać. I tak naprawdę tak naprawdę jest najbardziej prawdopodobne, że on będzie udostępniony na której z tych pięciu licencji. I teraz czym te licencje się tak naprawdę przede wszystkim różnią? Pierwsza licencja to jest GNU-GPL, to jest tak zwana licencja wirusowa. I ta licencja wymaga od Ciebie, że jeżeli, jeżeli w swoim programie korzystasz z elementów kodu wydanych na tej licencji, żebyś udostępnił również cały Twój kod, tak? Twój kod programu i również udostępnił go na licencji GPL, czyli każdy będzie mógł Pobrać Twój kod i każdy również będzie mógł go użyć w swoim programie, i też będzie oczywiście zobowiązany do tego, żeby ten swój kod ponownie wydać na GPL-u. Dlatego ta licencja jest wirusowa. Nie podoba Ci się do końca to rozwiązanie? Witaj w świecie programistycznej wolności. W końcu to są wolne licencje. Nie ja wiem, może to cynicznie zabrzmi czasami, ale, ale tak to wygląda. Kolejna licencja to jest GNU LGPL. Ona jest mniej restrykcyjna, zdecydowanie mniej restrykcyjna od GPL-a, i jeśli pobierzesz skądś kod i zastosujesz w swoim programie kod, który jest oparty o licencję GNU-LGPL, to razem ze swoim programem, którego kodu już nie musisz ujawniać, ale musisz ujawnić, podać kod źródłowy, niezmieniony przez Ciebie, ale źródłowy tych fragmentów kodu, które użyłeś. Które były na tej licencji LGPL? Musisz podać kod, musisz podać licencję, musisz podać autorów. Dobrze? Następną licencję to mamy licencję BSD. I tutaj, tutaj, te trzy kolejne licencje one są tak naprawdę bardzo do siebie podobne. One nie wymagają od Ciebie udostępnienia kodu źródłowego w żadnej formie. Więc, jeżeli pobierzesz sobie z sieci kod, który użyjesz, i on był na jednej z tych trzech licencji, to tak naprawdę, do czego jesteś zobowiązany, to, to podania informacji w programie, że skorzystałeś z czyjejś pracy. Czyli, że użyłeś biblioteki takiej a takiej, skąd ją wziąłeś, na jakie licencji była wydana, kto jest autorem. I to jest wszystko. Nic więcej nie musisz robić. Licencja Apache'owa różni się jeszcze obsługą rozwiązań patentowych. Dobrze? Czyli jeśli by w grę wchodziły jakieś patenty, to zapoznaj się dokładnie z licencją Apache'ową. Nie powiem ci, o co, co tam dokładnie chodzi. To nie mój poziom wiedzy i nigdy mi to nie było do szczęścia potrzebne, ale przy rozwiązaniach patentowych przypuszczam, że jest, jesteś już otoczony grupą prawników, którzy ci wszystko doskonale wytłumaczą. Więc tak, tak to wygląda. To nie jest nic skomplikowanego. Jeśli chcesz tworzyć kod, który udostępniasz innym, i chcesz, żeby jeśli oni skorzystają z Twojego kodu, również musieli udostępnić swój kod źródłowy, wybierasz gdpl.ie. Jeśli nie chcesz na nikim wymuszać takiej presji, ale chcesz, żeby Twój kod źródłowy był zawsze przekazywany dalej, używasz tej licencji. W pozostałych przypadkach możesz użyć tych pozostałych licencji. I teraz, bo to jest bardzo istotne: żadna, ale to żadna z tych pięciu licencji, nie zabrania popierania opłat. Masz pełne prawo pobierania opłat od kodu, który udostępniasz, nawet jeśli to jest na GPL-u. Ja nie twierdzę, że to będzie idealny model biznesowy, bo może być, może nie być. To jest generalnie ciekawy temat na rozmowę i być może w którymś odcinku vloga o tym porozmawiamy. Natomiast możesz, masz pełne prawo sprzedawać swój kod. Nie musisz go wcale rozdawać za darmo, możesz go sprzedawać na dowolnej z tych licencji. Tylko teraz jeszcze musisz zwrócić uwagę na jedną rzecz, ponieważ są firmy, gdzie nawet pojedyncze osoby, które mają swoje biblioteki, które udostępniają, które udostępniają kod na, na przykład na podwójnej licencji. I wtedy, jeżeli wykorzystujesz swoje oprogramowanie do celów niekomercyjnych, możesz użyć za darmo ich rozwiązań. Na którejś z tych licencji. Natomiast, jeśli używasz swojego oprogramowania do celów komercyjnych, to wówczas musisz zakupić ich biblioteki, ich rozwiązania, żeby móc ich użyć w swoim kodzie. Ale to jeszcze nie wszystko. Słuchaj, przede wszystkim. Bardzo popularny serwis, taki jak GitHub. Jestem pewien, że wielokrotnie wchodziłeś, wyszukiwałeś nowych rozwiązań, być może grzebałeś po gistach, żeby jakiś kawałeczek kodu wyciągnąć, coś skopiować, coś wrzucić do siebie. Wszystko jest w porządku, ale zwróć uwagę na to, czy, jaka jest licencja. Ponownie o to, o czym mówię na samym początku. A jeśli nie ma podanej licencji, poproś autora tego kodu, żeby ci ją podał. Bo najczęściej, najczęściej dostaniesz odpowiedź. Słuchaj, używaj tego jak chcesz, kiedy chcesz, nie mam żadnych ograniczeń. I wtedy ty takiego maila sobie drukujesz, pinasz i nikt nie ma prawa się do ciebie doczepić. Ale może się okazać, że autor ci powie: "Stary, tylko GPL". No i wtedy musisz już podjąć decyzję. I to będzie od ciebie zależało, czy skorzystasz z tego kawałka kodu, czy z niego nie skorzystasz. Tak samo pamiętaj, że z kod na Stack Overflow również jest objęty licencją. Jeśli nie wierzysz, poszukaj sobie License Stack Overflow i zobaczysz, jakie są wymogi dotyczące używania kodu, który jest udostępniany na Stack Overflow. Wydawałoby się, że OK, Stack Overflow, cudowne miejsce, pełno kodu, kopiuję, wrzucam. Przeczytaj, a dowiesz się, jakie warunki musisz spełnić, żeby to zrobić całkowicie legalnie i całkowicie zgodnie z zasadami sztuki. Dobrze, to w zasadzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Jeśli coś jest niejasne albo chcesz się dowiedzieć czegoś jeszcze, chcesz zadać jakieś pytania. Od tego właśnie jest sekcja komentarzy na YouTubie. Serdecznie, serdecznie, serdecznie zapraszam. Okej, okay. dobra, to wszystko jeszcze raz. Dziękuję Ci pięknie i zapraszam Cię na jutro. Do usłyszenia, papa. Pa.